there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Wszyscy zostaliśmy przekonani, że każdy powinien mieć prawo do własnego zdania. Pozwólcie, że wam powiem, jakie to ryzykowne. Jeśli twoja siostra mieszka naprzeciwko mnie i widzę 10 facetów wychodzących z jej mieszkania, mogę myśleć o tym, co chcę. Ona może być instruktorką języka lub instruktorką baletu. Jeśli dasz każdemu prawo do własnego zdania, będzie to niszczące. Pamiętam początki programu kosmicznego. Ktoś powiedział, jeszcze przez 1000 lat nie zobaczycie człowieka na Księżycu. Taki ktoś powinien był powiedzieć, mało wiem o rakietach, nie wiem też nic o podróżach kosmicznych, więc nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Najtrudniej jest nauczyć się mówić, nie wiem. Zapytajcie dowolnego polityka, jak zapobiegać stłuczkom samochodowym. Nie wiem. Jak można zwiększyć plony rolne tak, żeby każdy miał co jeść? Nie wiem. Co oni w ogóle wiedzą do diabła? Nasze dzisiejsze problemy nie są natury politycznej. 100 lat temu polityka była przydatna, choć nie aż tak dobra. Dzisiejsze problemy są natury technicznej. Wszystko, co macie, radio, telewizor, samoloty czy środki transportu, to wszystko technika. Gdyby nie było technologii, wiosłowalibyśmy łodziami wzdłuż rzeki Wołgi. Technologia generuje postęp. Oświetlenie, transport, podziemne tunele dostarczające wam wodę. Gdyby wyłączyć wszystkie elektrownie wodne, to żywność przechowywana we wszystkich lodówkach zaraz by się zepsuła. Ruch na ulicach zatrzymałby się. Ludzie mówią, Jacques, twój problem polega na tym, że chcesz dać ludziom wszystko za darmo. Na pewno to słyszeliście. Pozwólcie mi powiedzieć co nieco o czymś za nic. Kiedy dzisiaj rodzisz się w uprzemysłowionym kraju, masz światło, telefony, pralki, samoloty i nie masz z tym nic wspólnego. Dostajesz to za samo przyjście na świat. Jedynym problemem jest to, że to biznesmeni chcą coś za darmo, nie dając niczego w zamian, czyli za nic. W rezultacie mamy społeczeństwo drapieżników. Jeśli masz wgniecenie na aucie, ktoś zarobi na naprawie tego. Kiedy boli cię ząb, dentysta zarobi $1500 za leczenie kanałowe. Wszyscy zarabiają więc na wszelkiego rodzaju nieszczęściach. Kiedy lekarz mówi, musimy usunąć ci nerkę, to czy chce on spłacić swój samochód, czy twoja nerka naprawdę musi być usunięta? Używane jest słowo zaufanie. Naprawdę, takie coś nie istnieje. Wszyscy podpisują kontrakty, bo nie ufają sobie nawzajem. Pomyślcie o tym. Kolejną ciekawą grupą są ludzie religijni. Wierzą, że tam w chmurach jest koleś, który stworzył mężczyznę i kobietę i umieścił ich w pięknym ogrodzie, a później ich stamtąd wykopał. Tak przy okazji to jest ten kochający wszystko koleś. On ich wykopał z tego pięknego ogrodu, a potem spojrzał w dół na ziemię i nie spodobało mu się to, co zobaczył, więc zesłał plagę dżumy, która zabiła połowę populacji Ziemi. Jeśli nie stosujesz się do jego nauk, będziesz płonął wiecznie. Czy to aby nie jest jakiś psychopata?
Człowiek stworzył Boga na swoje podobieństwo. Dupka, który kiedy się wnerwia, wywołuje potopy. To nie jest żaden Bóg. Tylko jedna z prób człowieka, by wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Kiedy patrzysz na chmury, mówisz, nie wiem, jak to się stało. Nie wymyślasz historyjek. Niebywałe, że to ludzie akceptują. Ktoś raz mi powiedział, Jacques, starasz się uczynić świat lepszym. Odpowiedziałem, to nie tak, że chcę uczynić świat lepszym. Świat rozpada się na kawałki. Koleś mi odpowiedział, moje królestwo jest tu na górze. Odpowiedziałem, zapomniałeś chyba Ojcze nasz. Mówi się tam, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tam nie ma firm, biznesu, własności prywatnej, ani pieniędzy. I to powiedział Jezus, nie ja. Nie jestem religijny, nawiasem mówiąc. Więc do diabła ten religijny koleś nawet nie wie, co czyta. Kiedy Żydzi przekraczali Morze Czerwone, Mojżesz uniósł dłonie i morze rozstąpiło się, aby Żydzi mogli przejść na drugą stronę. Bóg mógł przenieść ich na drugą stronę bez rozstąpienia morza. Aniołowie mają skrzydła, a gdyby latali bez skrzydeł, to byłoby naprawdę zdumiewające. Człowiek jest tak głupi, że nie wie nawet, jak stworzyć Boga. Ich Bóg jest tak głupi, jak oni sami. Chcę tylko powiedzieć, że jeśli nie rozumiesz gospodarki opartej na zasobach, to oznacza ona uznanie wszystkich ziemskich zasobów za wspólne dziedzictwo wszystkich ludzi świata. Jak sądzicie, skąd wzięliśmy ten kraj, tę ziemię? Zabraliśmy je siłą i przemocą. Odebraliśmy je Meksykowi i Hiszpanii. I kiedy zagrabiliśmy wystarczająco dużo ziemi, co także dotyczy wszystkich innych krajów, wywiesiliśmy tabliczkę z napisem Nie kradnij. Nie mogę powiedzieć zbyt wiele o przeszłości. Wiem tyle, że nie dadzą mi się wypowiedzieć na NBC, CBS czy innej dużej stacji telewizyjnej. Wystąpiłem u Larry'ego Kinga jakieś 4 razy. On mnie spytał, Jacques, co sądzisz o chrześcijaństwie? Odpowiedziałem, to świetny pomysł, kiedy zaczną go wcielać w życie. Larry powiedział, problem z tobą jest taki, że wszystko krytykujesz. Wcale tak nie jest. Powiedziałem Larry'emu, jeśli masz przed sobą poduszkę powietrzną, ale oberwiesz z boku, twoja głowa poleci prosto przez szybę. Całe wnętrze powinno być poduszką powietrzną. A on na to, dlaczego tak nie robią? A ja nie potrafię na to odpowiedzieć. A po co na przykład jest wojna? Nie prowadzimy wojny, by zaprowadzić demokrację w innym kraju. Nasza wojna jest o ropę lub inne dobra danego państwa. Nie przynosimy nikomu dobrobytu. Nie takie są reguły świata biznesu, że dostajesz korzyści bez płacenia. Świat interesu daje ci interesy. Oczywiście teraz wam powiem, że biznesmen będzie szczęśliwszy w gospodarce opartej na zasobach. Ludziom bardzo ciężko to pojąć. Najbogatsi kapitaliści najczęściej są głupi. Był raz u mnie taki jeden, w domu, w siedzibie projektu Venus i zapytał, jeśli jesteś taki mądry, Jacques, to czemu nie jesteś bogaty? A ja mu odpowiedziałem, ty jesteś bogaty, więc czemu nie jesteś mądry? Naprawdę wszystkie te pomysły mam z ludzkiego ciała. Ludzie myślą, że mam je od komunistów. Komunizm używa pieniędzy, ma banki, armię, marynarkę wojenną, warstwy społeczne i rząd. W projekcie Venus nie ma żadnej z tych rzeczy. Gospodarka oparta na zasobach nie ma nic wspólnego z obowiązującym systemem. Kiedy później będzie czas na pytania, będziecie mogli pytać do upadłego. Nie starajcie się być uprzejmi. Jeśli macie jakieś pytania, mówcie wprost. Jeżeli zadacie pytanie, a ja nie odpowiem na nie, powiedzcie, nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie bądźcie uprzejmi. Dziękuję za wasz czas.